Zaprosimy na scenę naszych gości, sygnatariuszy apelu, żeby tu właśnie się spotkać dzisiaj w 90. rocznicę, żeby zatrzymać faszyzm, naprawić państwo. Przykład Eligiusza Niewiadomskiego jest przestrogą. Śmierć prezydenta Narutowicza jest przestrogą. I wszystko zależy od tego, jak zrozumiemy tą przestrogę. Jak zrozumiemy to przesłanie, które historia nam zostawiła. Historia, która lubi niestety się powtarzać. Wiele polskich rodzin myśli o dniu jutrzejszym z narastającym lękiem czy nawet przerażeniem. Ale odpowiedzią na to jest Polska tolerancyjna, wielobarwna i demokratyczna. Odpowiedzią na to jest dobre rządzenie i myślenie o interesach obywateli. Nie jest odpowiedzią na te problemy brunatny kolor nowych polskich neofaszystów. Odpowiedzią jest biel i czerwień. Odpowiedzią jest biel i czerwień, a także błękit i złote gwiazdy zjednoczonej Europy. Nie ma nic związkowców, kiedy przeciwko mnie nikt nie wywiastował, nikogo nic nie było. Nie wolno być wiernym. A teraz Grzesiu, też stań. Czemu? Jeszcze z Grzesiem, jeszcze razem wszyscy. Tak. Wszyscy zrobi wam ładnie, chłopcy. A ze mną? A kto zrobi ze mną? Ja zrobię. Tak? Zrobię. O, bo ja jestem niechodnikiem. Panie premierze, a dlaczego tutaj pominięto rolę lewicowych dyktatur? Chociaż mamy dzisiaj też również rocznicę śmierci górników. No tak, ma pan rację, ale pominięto dlatego, że tutaj wszyscy, którzy się spotkali, przyszli w jednym celu, żeby przypomnieć wydarzenia sprzed 90 lat, czyli przypomnieć to, co się stało tu, co kierowało Eligiuszem Niewiadomskim, jakim on był, czyim był sympatykiem i tak dalej, ale oczywiście rozumiem całkowicie, że 16 grudnia to nie jest tylko ta rocznica. A dlaczego panowie nie padły dzisiaj te przypomnienia? Może dlatego, że nie był to klasyczny mord polityczny. To nie był klasyczny mord polityczny. No wie pan, to można przypominać wiele ofiar, ale kopalnia Wujek to bardziej to są kwestia ofiar w protestach społecznych. Ale to też jest poniekąd ofiary no, jakby łamania demokracji, o czym była dzisiaj. Tak, zgadzamy się. No tak, tu zgadzamy się. Wie pan, mi tego nie zabrakło. Dzisiaj wielu ludzi, którzy tutaj są na pewno myślami też pod kopalnią Wujek. No akurat wiązać pod zachętą Narutowicza z komunistycznym terrorem, to nie miałoby sensu. Owszem, te gwałty już się na wschodzie działy, ale no, moim zdaniem w tym miejscu, gdzie zginął pierwszy polski prezydent, trzeba wspominać jego, trzeba wspominać tę atmosferę, która doprowadziła do jego śmierci.